Karty tarota potrafią zabić, czy to możliwe? Sprawdziłam dla Was, i wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego filmu. Hej, hej, moi drodzy, kochani, wróżbiarstwo, okultyzm, przepowiadanie przyszłości i karty Tarota, a wszystko to w pysznej, gotyckiej powieści Domek z kart. W dzisiejszym filmie dowiecie się skąd ten cały Tarot w ogóle się wziął, czy faktycznie można przewidzieć przyszłość albo przede wszystkim czyjąć albo swoją śmierć, czy to w ogóle działa, a wszystko to słuchajcie, zainspirowane powieścią Katie Hayes, która właśnie porusza temat przewidywania przeszłości i kart Tarota przede wszystkim. Ale na początek Tarot. Nie znam osoby, która nie kojarzy karty Tarota, chociażby z filmów. Znamy te ujęcia. Dramatyczna muzyka. Bohater losuje kartę. Jest to karta śmierci. I napięcie rośnie, i wszystko jest jasne. A to wcale nie jest tak, bo nawet karta śmierci w tarocie śmierci nie oznacza. No ale o tym za chwilę. Tarot nie zawsze był używany do wróżenia czy ezoterycznych celów. Początkowo, w XV wieku we Włoszech, karty tarota były używane do gry zwanej jako tarocci, była to forma rozrywki dla wyższych klas społecznych, a aspekt wróżbiarski i duchowy zaczął się rozwijać znacznie później, po w XVIII wieku. I tu zaczyna się zabawa. W tym czasie tarot zyskał nowe znaczenie jako narzędzie do wróżenia, a okultyści, tacy jak Jean-Baptiste Allier Zwanej jako Etelia, zaczęli publikować książki na temat znaczeń i interpretacji kart tarota, no i nadawać mu głębszych znaczeń, boskich nawet, nawiązując do kabały i drzewa życia. Powstały tysiące talii, a każda talia może się różnić w zależności od kultury. Epoki, a nawet osobistych przekonań twórcy. No właśnie, kochani, domek z kart. Katie Hayes w tym pięknym wydaniu od wydawnictwa Luna, we współpracy z którym powstał dzisiejszy filmik, opowiada historię poszukiwania takiej legendarnej talii. Talii, która poszerzy wiedzę o samym tarocie i wróżbiarstwie pogrążonych w obsesji tarociarskiej badaczy, ale również. Pozwoli naprawdę przewidzieć przyszłość. Młodziutka N trafia do prestiżowego oddziału Nowojorskiego Muzeum, które specjalizuje się w sztuce i kulturze średniowiecza i renesansu. Dołącza do bardzo wąskiego grona badaczy i zaczyna swój staż. Wkrótce w jej ręce trafia naprawdę stara, bo średniowieczna talia kart tarota, i wtedy zaczyna się niebezpieczna gra. Karty bowiem mają uzależniający wpływ. Znalezienie takiej talii byłoby czymś iście przełomowym, powiedziała Rachel. Nie tylko dla historii sztuki, ale także dla historii okultyzmu. Nadałoby wiarygodność praktykom, które do dziś są stosowane przez wiele osób. Takim jak to, tu wskazana rozłożone przed nami karty. A teraz to znaczące pytanie, czy karty Tarota potrafią przewidzieć śmierć? Czy w kartach Tarota można zobaczyć śmierć czyjąś albo swoją? Podobno w ogóle czytanie z kart Tarota, jak i w ogóle wróżbiarstwo, to jest kwestia podejścia, to jest kwestia wiary. Jedno jednak pozostaje pewne, same karty tarota i tarociarstwo potrafiły doprowadzić do śmierci. Tarot przed wiekami był postrzegany jako ilustrowana księga diabła, a osoby, które parały się wróżbiarstwem i okultyzmem, były często no, wskazywane za czary, a taka kara, no bywała różna w skutkach. Dopiero z czasem tarot nabrał innego znaczenia, kiedy również psychiatra Kar Jung uznał karty tarota jako praktyczne narzędzie do badania własnej nieświadomości i do pracy nad sobą. Ale warto tutaj zwrócić uwagę, że we wszystkim tym maczał palce niejaki Alistair Crowley. Jeżeli nie kojarzycie tego nazwiska, to jest to legendarny okultysta, znany ym, bardzo w świecie grozy. I ja powiem Wam tak, nie w ogóle nie wchodzę w żadne tematy, których poruszał Alistair Crowley wolę wycofać się na bezpieczną odległość. W domku z kart śmierć pojawia się jako wynikowa obsesji i ambicji. Karty tarota natomiast są narzędziem, które ową śmierć przepowiada. I tutaj z zaskoczeniem można odkryć, że ta legendarna, kultowa karta śmierci, która pojawia się we wszystkich filmach, tak naprawdę wcale śmierci nie oznacza. Oznacza nowe możliwości, zamknięcie pewnego etapu i podobno wcale nie należy się jej bać. No, a Katie Hayes, słuchajcie, sama wykonała nie lada historyczną robotę dlatego, że zgłębiła nie tylko sama historię Tarota i ukazała ją w fascynujący sposób w powieści, ale również zgłębiła sam aspekt wróżbiarski właśnie i ten okultystyczny. Jednak to właśnie dzieje Tarota są tutaj najważniejsze i słuchajcie, Katie Hayes prowadziła do swojej powieści elementy historyczne związane ze średniowieczem, z renesansem, absolutnie fascynujące i pasjonujące ciekawostki. Głębiamy tutaj te fascynujące aspekty kultury. Na końcu słuchajcie, mam Mamy też ściągę ze znaczenia wszystkich kart w talii Tarota, zarówno kiedy mówimy o wielkich arkanach, czyli tych znaczonych obrazkami, jak i o arkanach mniejszych, które przypominają zwyczajną talię kart. Na dokładkę, Katie Hayes słuchajcie, dorzuciła też celowe nawiązania do imienia Róży. Nie przez przypadek wybrała też na miejsce akcji oddział Muzeum Met w Nowym Jorku, nazywany The Cloisters. To jest, słuchajcie, inspirowany średniowiecznymi budowlami no praktycznie przełożony średniowieczny budynek do centrum Nowego Jorku, w którym znajdują się właśnie oddziały średniowieczne i renesansowe, które posiadają ogromne archiwa, a które są stylizowane i słuchajcie, przypominają właśnie labirynty i te ciaśniki korytarze z imienia Róży i z zakonu, bo właśnie na średniowieczny zakon The Cloisters jest stylizowany. Co ważne, gotycka, niepokojąca atmosfera wylewa się tutaj słuchajcie, z każdym kolejnym zdaniem. Ujrzałam w nich swoją przyszłość, a nawet echa przeszłości, ale to co zobaczyłam, było zbyt intymne, przeznaczone tylko dla mnie. Te karty były swojego rodzaju semaforem, sygnalizującym, że coś się zmienia, rozplątuje, choć nie pokazały, jak ostatecznie to się dla mnie ułoży. Stumiałam sobie pokusać, by wymieszać z resztą tagi i udawać, że nigdy ich nie rozłożyłam. No właśnie, słuchajcie, czytałam z zapartym tchem, tak naprawdę przeczytałam ten jeden długi zimowy wieczór naraz. Byłam i zafascynowana i podziwiałam autorkę, jak w pasjonujący sposób wplotła w historię o zbrodniach i o tajemnicach właśnie tyle wiedzy. Mamy tutaj bardzo takie zamknięte w swoim kole towarzystwo, ogarnięte obsesją przewidywania przyszłości, ogarnięte też obsesją taką ambicji, władzy. Tutaj kryją się takie skryte, chorobliwe pragnienia. I tak jak powiedziałam, do tego jeszcze mnóstwo wiedzy ukrytej za gotycką fabułą. I ogromnie też podoba mi się to ograniczenie i lokacji, i ilości bohaterów do minimum. Po prostu nie trzeba było wiele, by stworzyć tę arcyfascynującą zagadkę. Dla czytelników. Słuchajcie, jest to jedna z moich najulubieńszych współczesnych gotyckich powieści i naprawdę ukłonę dla Katie Hayes za taką fabułę. Tę magiczną, pełną tarota książkę możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Luna, a pytanie konkursowe brzmi: z czym lub z kim kojarzą Wam się karty? Tarota, z czym lub z kim kojarzę się karty Tarota? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień. Potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Ile? fascynujących ciekawostek. Ile wiedzy przemyciła tutaj autorka? Ja słuchajcie, o tarocie wiedziałam niewiele. Zresztą ja się kart tarota nie tykam tyle tylko co do jakichś zdjęć <noise> i e, wykorzystuję jako właśnie narzędzie dekoracyjne. E, mam tę jedną talię, która była dołączona kiedyś do książki w ramach promocji. No ja e, po pierwsze nie wierzę w różbiarstwo, nie wierzę w horoskopy, no i nie wierzę w przewidywanie przyszłości. I nie tykam się też niczego, w czym maczam palce Aleister Crowley, to już Wam wspomniałam, Aleister Crowley okultysta, no, człowiek, który był, nazwijmy to, opętany fascynacją, demonologią, demonami właśnie, światami ezoterycznymi i tym, co poza nami jest. Ja Alistera Crowley znam właśnie ze świata grozy, ze świata horroru, jakoś mnie nie ciągnie w te rejony, że się tak wrażę. Domek z karty jest arcyfascynujący, właśnie kiedy mówimy o historii. Również o tym, jak był postrzegany tarot przez wieki. To, co można znaleźć w kartach tarota, jak były tworzone talie i czym tarot tak naprawdę jest. E, fascynująca powieść, zagadka jest arcypyszna, e, i naprawdę to zamknięte towarzystwo, jeszcze ta atmosfera do tego, to miejsce, które wybrała autorka, no tutaj tworzy, tworzy fascynujący nastrój, który was przyciągnie. No nie ma innej opcji. Słuchajcie, czytajcie Domek z kart, tym bardziej, że zobaczcie, w jakim jest pięknym wydaniu tutaj. Warto zwrócić uwagę, kto kocha malowane brzegi, ten będzie zadowolony. No właśnie, i możecie sobie też poczytać o domku z kart na blogu Wielkiego Buka, a my kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!